Czek, czy wszystko działa? Zaraz sprawdźmy. Dobra, nie włączę muzyczki, bo oczywiście zasięg jest tutaj z dupy, internetu mi nie łączy. YouTube nie działa. Włączę mam muzyczkę w poniedziałek. Słuchajcie, dzień dobry wam wszystkim. Już jestem pod robotą, bo ci co oglądali live'a to wiedzą, że jestem pod robotą. Dziękuję, że poczekaliście chwilę na mnie, ale musiałem sobie zrobić małego break'a. I jest to bardzo ważne, żeby właśnie sobie zrobić takiego break'a wtedy, kiedy trzeba. Bo inaczej emocje po prostu, które chciałbym zachować, przekazałbym w nieodpowiedni sposób, a tylko by to, jakby wiecie, zepsuło cały wizerunek mnie i wszystkich dookoła, więc olałem to. I wracam z powrotem na YouTube'a. Wszystko jest na dobrej drodze i to jest najważniejsze. Robota nam idzie. Słuchajcie, zrobiliśmy bardzo dużo update'u. Ja wam pokażę za chwilę co i jak. I w ciągu dnia wam jeszcze tam pokażę kilka rzeczy. Hałas już jest na robocie, bo chłopacy szlifują rezynę. Położyliśmy wczoraj rezynę. W tym tygodniu został przygotowany dach. Słuchajcie, zrobione zostały płyty, izolacja, płyty. Cała ta obróbka u góry pod żywicę. To wszystko już jest zrobione i wczoraj położyliśmy żywicę. Zrobiliśmy odpływy na zewnątrz. Mamy już plany kuchni. Kuchnia dopiero za 4 tygodnie. Łazienka przyjedzie w poniedziałek, więc już będziemy zaczynać robić w środku. Na zewnątrz za dużo nie zrobimy. Nie wiem, czy ten płot został przez klienta ostatecznie zamówiony, czy nie, bo nie dowiedziałem się. Dzisiaj się dowiem. I co? Został nam środek. I zostało nam na zewnątrz trochę. Jakaś tam budka do wybudowania. Płot do postawienia, kostka. Będzie pięknie. Idzie Adrian. Ja wam pokażę co i jak. Coś potrzebujesz? No, radio. Radio. Dobra. Także idziemy zobaczyć co na robocie. Zrobię wam update. Dzień dobry jeszcze raz. Zapraszam z powrotem. Ale słoneczko, słuchajcie. Ta pogoda jest ok. Miał upadać w ogóle cały tydzień. Wyobraźcie sobie, też nie wiedzieliśmy czy ten dach zrobimy czy nie. Ale ostatecznie się udało. Tu zrobiliśmy odpływy. Jak widzicie. Tu znaleźliśmy w ogóle rurę, która idzie sobie tam gdzieś i sprawdzaliśmy ją i odciąga wodę, więc cały ten kwadrat tak naprawdę jest skierowany z lekko ze spadkiem w tą stronę, żeby ta woda odchodziła. Zrobiliśmy to klientowi raz, że planuje tu kostkę, dwa, że narzekał na to, że woda mu się przedostaje do garażu, więc jak padało, to tutaj się zbierało ze ściany, z tego drive'u i wlewało się do garażu, więc już teraz się nie będzie wlewało. Zrobiliśmy odpływy dookoła, słuchajcie, wszędzie tutaj z tego budynku aż tam do końca i tutaj będzie wyłożona w tej części kostka, ale to jeszcze w przyszłości, to się wszystko pokaże. Tu zrobiliśmy studzienkę taką, żeby z tego kanału, który jest pod domem, nie śmierdziało, słuchajcie, więc ta woda tutaj blokuje, jak widzicie, stoi i zapach z kanału, który jest tutaj, nie będzie się przedostawał do ogrodu i nie będzie, wiecie, źle tu pachniało. Jeżeli chodzi o dach, to mamy obróbki porobione. Ja tu postawię drabinę. Jesteście? Jesteście. Ja się nie wypieprzę. Tak to wygląda na tą chwilę, słuchajcie. Plastiki poszły, wybiórka poszła, okno jest zrobione. Chłopacy zaczęli to szlifować, osuszyliśmy to trochę. Trzeba to, wiecie, przyszlifować, żeby ładnie wyglądało po pomalowaniu, żeby cokolwiek stało po ryzynie, już nie stało, więc będzie pięknie, nie? Także jest taki plan, że dzisiaj ten dach pomalujemy i zajmiemy się jeszcze na dole przygotowaniem pod elektrykę. Fejsy zrobione, tak jak widzicie, pokażę wam to z dystansu. Także tak to wygląda już na tą chwilę, słuchajcie. Obróbka poszła, mocowania do rynny poszła, pas, ja zawsze dodaję pas podrynnowy, nie wszyscy to robią, ja nawet pod ten plastik też go daję, żeby ta woda tam się nie cofała i nigdzie nie penetrowała, nie?
Także jest to jeszcze zrobione. Tutaj tak samo. A jeżeli chodzi o środek, to już pamiętacie, bo ta konstrukcja była robiona na ostatnim filmie, ale jest skończona, tak jak widzicie. Adrian już składa tutaj izolację, bo tego elementu brakuje. Wszystkie belki stoją. Inżynier zatwierdził, podobało mu się, także jest pięknie. Nic więcej się tutaj naprawdę nie zmieniło, oprócz głównie dachu i na zewnątrz. Mamy już plany co do elektryki, więc też będziemy sobie to przygotowywać. Ja będę musiał kupić kable, puszki i zaczniemy to powoli tu obstawiać. Później pojawi się elektryk i nam to wszystko zepnie do kupy, nie? Także plan na dzisiaj jest taki, że kończymy dach i zrobimy co się da w środku, może przywiozę jakieś materiały. Zaczynamy, lecimy dalej, miłego dnia. Adrian musi wypalić swojego cigareta. Jesteśmy w Selko, słuchajcie, idziemy na najlepsze śniadanie w okolicy. W Selko są dobre śniadania ogólnie. Mają tutaj dobre parówki. Lecimy coś zjeść. Nie wiem, czy brać parówki dla psa. Idziemy, bardzo smaczne było, dziękujemy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy po śniadaniu już w Selko, jeszcze zakupiłem kilka pierdół, bo z klientem rozmawialiśmy, że przy okazji wymienimy tą rynnę u góry. Ona teraz jest biała, brudna i w ogóle źle połączona, jest pełna, pełna jest. Ma padać, czy co się dzieje? Wołają Adriana. Adrian idzie. Stoi z przodu. Tamta rynna u góry, widzicie? Żeby to wszystko pasowało do tego, co my tu zrobimy, bo tu będzie czarna rynna, dach też będzie pomalowany, to my wymienimy tą u góry również na czarny. Dobra, słuchajcie, mamy to już chyba. Mamy przytarte, te plastiki mamy podocierane, pouzupełniane takie tam łączenia czy coś, żeby to wszystko nam grało. Zanim położymy kołta farby, to muszę się upewnić, że wszystko jest ładnie dotarte. I jakieś pierdoły, które nie zostały dotknięte tym klejem, to są już zrobione, więc chyba wszystko jest zrobione, słuchajcie. Zaczynamy oklejać. Dobra, sorry Maxo. Jesteśmy praktycznie ready. Ja wyjdę na dach, pokażę wam co i jak. Źle się czuję, naprawdę się kurwa źle czuję. Kurde, jak ja się źle czuję. Powiem wam, nikomu nie życzę tego stanu, który ja mam, bo ja normalnie funkcjonować nie mogę, ani oddychać, kurde, ani myśleć. Jest totalnie z dupy wszystko. Kara boska jakaś, nie wiem. Tak wygląda tak, słuchajcie. Przygotowane. Takie małe gdzieś tam ubytki, które się pojawiły po przycierce, to od razu uzupełniliśmy. To nie wiem, co to jest, chyba z taku przesadził. Ale poza tym, tu jest wszystko ready to go. Rezyna wywinięta, zawinięta na joysie, tak jak widzicie. Wszystko jest uszczelnione. Zagięta listwa jest tam na boku i tutaj. Woda ma za zadanie spłynąć tu i tutaj do rynny. Tutaj w prostej linii do rynny. Połączyliśmy się od strony dachu. Zabezpieczyliśmy, żeby ta woda nie przelewała się do sąsiadki. Z tamtej strony zostało zasilowane, także jest ok. Tu dookoła rynny został położony pasek, jeden, drugi wywinięty, także tam nic nie będzie się działo. Na koniec jeszcze oczywiście pójdzie LED, a przed LEDem jeszcze pójdzie... po LEDzie. Po LEDzie jeszcze zrobimy wymianę rynny, wyczyścimy ten face i pomalujemy tą ścianę na biało, słuchajcie. Także budynek nabierze takiego, wiecie, uroku od razu całości, że nie będzie tylko sama przybudówka, tylko cały ten tył jakby się trochę tutaj odświeży, nie? Takie minimum dołożę, ale trzeba dołożyć, żeby to wszystko wyglądało ładniej z naszej strony. Także czekam tylko na moich boysów, bo muszą przemieszać farbę i zaczynamy rolować, słuchajcie. Let's go. Pięknie idzie. Akurat pogoda dzisiaj trafiła. Dobrze właśnie, że nie jest tak ciepło. Nie jest za gorąco, nic. Ma czas na reakcję. Tysiąc razy trzeba to rolkować, no i z powrotem, żeby było wszędzie w miarę równo, ładnie pokryte. Oczywiście to jest wszystko malowane na dwa razy, słuchajcie.
ale na pierwszy raz już zaczyna robić robotę. Maksymilian, dzisiaj już kończysz pracę, nie? Zobacz, jakiego miał farta. Oszukać kurwa przeznaczenie. No, tu był. Będziemy żyć. No, ty masz, chłopie, więcej szczęścia niż rozumu. Nie, naprawdę, fart, słuchajcie. Nie przygniotł chłopa. Byle nie padało, nie? Na razie nie pada. Słuchajcie, jest tylko wiatr, więc wrzucimy za chwilę drugiego kruta. Bo tu mamy już zrobione. Leda już Stachu przycina, tylko teraz coś tak dziwnie pokropuje. Co to do cholery jest? W chmury to zapieprzają, po prostu jak szalą, to może przeleci za chwilę, bo tam nic tak za bardzo nie widać. Będziemy obserwować. Wiecie, nie chcemy na mokry dach kłaść, nie? Więc jeżeli nie damy rady tego dzisiaj, to ja będę musiał przyjechać jutro na godzinę i to przemalować. Ale na pewno wrzucamy leda, żeby to już zabezpieczyć. Dach jest ogólnie zrobiony, słuchajcie. Pomalowany, od sąsiadki pomalowany. Także jest cacy. Lecę do Selko. Co to? A to od czego to jest? To komuś z hydrauliki wypadło. To jest osłonka na prysznicach. Ja wiem, że, ale to jest od ciebie? Musiało ciebie gdzieś wypaść. Tu leżało, tyle tu znowu. Nie wiem. Także lecę do Selko, słuchajcie, przywiozę tego top coata jeszcze i przywiozę kawałek leda, bo ja kupiłem tylko 6 metrów, a przecież nie liczyłem zakładki. A musi być zakładka przy ledzie, nie? I zabraknie. Więc mamy czas, jest godzina druga. Samo malowanie to jest tam godzina roboty max, pół godziny nawet. Ale nie może padać. Pokazuje, że za 20 minut ma przestać, więc wierzę w to, że nie będzie padało już do końca dnia, jeżeli pokazuje właściwie, a jeżeli nie pokazuje, no to będziemy myśleć, co dalej robić. Słuchajcie, jaki dowcip, nie? Ja jadę do Selko, a w trakcie dzwonią do mnie ze szkoły od mojego syna, że on jest w szkole, że ona dzwoni do mnie ze szkoły, że ma, jest pokryty cały kropkami, słuchajcie, chicken pox. Co to jest? Ospa? Ospa chyba, tak? Jak? Nie widziałem go rano i było wszystko okej. I nagle jest cały w kopki, wyobraźcie sobie. Także jadę go odebrać, nie jadę już do Selko. Selko mam po lewej stronie, ale dzisiaj chyba już tego nie zrobimy. Będę musiał przyjechać tutaj jutro i zrobić to jutro albo w poniedziałek. Zobaczymy. Nie wiem, czy zdążę wrócić tutaj, żeby to jeszcze pożegnać się z chłopakami, bo jest godzina 20 po drugiej. Zobaczymy. Mam z sobą Boskiego, słuchajcie. Dobra. Chodź szybciutko. Się okazuje, że ja tam się nad nim nie znam ogólnie, nie? Może i ma ten ospę, bo ma ta trochę na boku, ma trochę na szyi, ale jak napisałem, że mam Kaspra, to moja żona mi odpowiedziała, przecież go pchła pogryzła. Nie wiem, mam nadzieję, że się pomylili ogólnie. A jak się czujesz? Nie. Nie czuję się dobrze. Idziemy go rozpieścić trochę. Kupimy jakiś materiał budowlany. Może pomoże mi zanieść do samochodu, co? Let's go. Jestem na miejscu. Jest bohater dzisiejszego programu, słuchajcie. Pójdziesz do góry, pokażę ci jak chcesz. Nie pada, wieje, jest ok. Możemy przemalować drugi raz. LED jest zrobiony. Kawałek tylko zabrakło. Stachu tylko wpuści tego, ten kawałek, który tu zabrakło. Zobaczcie, tu właśnie zabrakło przy rurze. To będzie zrobione. Później silikon teraz górą LEDa. Przetarliśmy to jeszcze raz. Wszystko tak jak widzicie. I wrzucimy drugiego kołta. Wrzucimy to i zaraz, tylko proszę ci tam, nie można ludziom patrzeć w okno, nie? Kasper tutaj zaczął, wiecie, zaglądać do ludzi. Pójdzie drugi kołt. I będzie pięknie, słuchajcie, już w ogóle będzie to wyglądało jak miód malina. Dobra, słuchajcie, dach zrobiony, pomalowany na dwa razy, elegancko, wiatr jest, nie ma deszczu, super, żeśmy utrafili z tą podłogą, z pogodą. I to nawet dobry wiatr jest, widzę, nawet przewraca narzędzia na zewnątrz. Baterijkę trzeba wymienić. Ja wam pokażę budynek, dach zrobiony, zaraz pogadamy. Dobra, słuchajcie, bateryjka wymieniona. Słowo na niedzielę, tak? Kacper pasy musi zapiąć. Także lecimy, słuchajcie.
dach zrobiony i to w normie, nie muszę się martwić, żeby przyjechać jutro, malować to jeszcze raz. Zostało to ponownie przetarte, wiecie, wygląda idealnie. Ja zrobiłem kilka zdjęć, zrobiłem krótkie takie shoty na TikToka, bo też wrzucę sobie, a dzięki temu też będę mógł wrzucić coś na Instagram, bo dawno nie wrzucałem. No i w poniedziałek wojna, słuchajcie, będziemy kupować płot, to znaczy przynajmniej słupki, graverboardy, będziemy to obstawiać, w środku wjadą kable, puszki, no będzie się działo, słuchajcie, w następnym, naprawdę dużo, już teraz wchodzimy do środka, choć dostawa łazienki pojawi się w poniedziałek, to my jeszcze zanim tam w łazience coś zrobimy, to tak naprawdę muszę naprawić brodzik u góry mu w tej łazience, bo odpływ kapie coś, co to, Kacper? Kapie mu codziennie rano, jak ktoś tam bierze prysznic, to widzę plamę na podłodze, więc trzeba to sprawdzić, co się tam dzieje i trzeba to naprawić, bo nie chciałbym mieć mokrego sufitu. Więc to jest do zrobienia. Poza tym tak, odpływy zrobione, ogródek ogarnięty. No jest dużo, jest przygotowane tak naprawdę, powiem wam szczerze. Dużo pracy dzisiaj zostało do końca dnia wykonane. Jeszcze trochę przed nami, ale tak jak widzicie, każdy dzień jest super produktywny. Ja może nie nagrywałem przez kilka dni ostatnie, ale my tu naprawdę nie leżeliśmy. Może ja nie pomogłem za dużo, bo po prostu przyczyny wyższe, ale robota idzie. I to jest dobrze. Także ja wam życzę miłego weekendu, bo ten odcinek pojawia się w sobotę. Życzę wam miłego, jeszcze raz miłego zdrowia, szczęścia, pomyślności, nie? I uśmiechu na twarzy. Także do zobaczenia we wtorek, bo w poniedziałek już będę nagrywał. Trzymajcie się. Cześć.